Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w Żydowskim Instytucie Historycznym. Jak co tydzień we wtorek o 11 się spotykamy. Bardzo serdecznie witam dzisiejszego prelegenta. Dr Andrzej Czyżewski jest naszym gościem. Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Dziękuję, że poświęciłeś swój czas, żeby się dzisiaj z nami spotkać. Przypomnę, że pan dr Andrzej Czyżewski jest adiunktem w Katedrze Historii i Historiografii Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania badawcze naszego gościa to dzieje opozycji demokratycznej w powojennej Polsce, sytuacja środowiska naukowego w PRL, historia historiografii, polityka pamięci historycznej oraz oral history. Andrzej Czyżewski jest kierownikiem grantu NCN-u Pokolenie czy Pokolenia marca 68 między oral history a metodą biograficzną oraz członkiem zespołu grantowego realizującego projekt NPRH pod tytułem Leksykon getta łódzkiego. Całkiem niedawno mieliśmy okazję tutaj też rozmawiać na ten temat, więc myślę, że wielu z Państwa jest wprowadzonych w temat, czym jest Leksykon getta łódzkiego. Andrzej Czyżewski jest autorem licznych publikacji poświęconych wyżej wymienionym tematom. Wspomnę tylko książki Proces destalinizacji polskiej nauki historycznej w drugiej połowie lat 50. XX wieku oraz jeszcze ciepła książka Czerwono-biało-czerwona Łódź, lokalne wymiary polityki i pamięci historycznej w PRL-u. Od niedawna na rynku. Serdecznie Ci tej książki gratulujemy. A dzisiaj łączy nas Lucjan Dobroszycki. Jest okazją do dzisiejszego spotkania. Oddaję głos Andrzejowi Czyżewskiemu. Państwa zapraszam do wysłuchania wykładu i tak jak wspomniałam, proszę nie wahać się i komentować. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Jeszcze raz dziękuję Marcie za zaproszenie i za to, że będę miał okazję przed Państwem występować. Cieszę się, że tak dużo osób się pojawiło na tym spotkaniu, choć jestem też pełen obaw, bo narasta delikatny stresik, jak audytorium jest tak liczne i tak zacne. Proszę Państwa, spróbuję w około 45 minut opowiedzieć to, co na dzisiaj przygotowałem, ale kilka słów na początek. No więc dlaczego ja się w ogóle tym tematem zająłem? No, naturalną koleją rzeczy, kiedy pracowałem nad doktoratem, który w wielkim skrócie analizował to, w jaki sposób historia okupacji w Łodzi była eksplorowana, czy politycznie też spożytkowana w okresie PRL-u, zajmowałem się również obecnością wątku getta, no i łódzkiego w tejże przestrzeni. W związku z tym naturalną koleją rzeczy natknąłem się na postać Lucjana Dobroszyckiego. No i wtedy już sobie zrobiłem z boku taką adnotację, że chyba warto by było się tej sprawie postaci przyjrzeć z bliska, tym bardziej, że dosyć szybko się zorientowałem, ku mojemu dużemu zaskoczeniu, że tak naprawdę poza tekstami wspomnieniowymi, o których za chwilę, Lucjan Dobroszycki jest właściwie nieobecny w tej refleksji na temat zarówno badań nad okupacją szeroko rozumianych, o czym też za chwilę, jak i refleksją nad badaniami holokaustowymi, tak powiem nieładnie, w Polsce. Na Zachodzie jest trochę lepiej i ja dzisiaj chciałem pokrótce przybliżyć biografię intelektualną Lucjana Dobroszyckiego. Spróbować się zastanowić chciałbym tutaj nad tym, co uznaję za takie najważniejsze etapy formowania się Lucjana Dobroszyckiego ideowego, ale też naukowego. W tle oczywiście interesuje mnie Lucjan Dobroszycki jako człowiek. I nie ukrywam, że tutaj no to jest takie połączenie moich zainteresowań doktoratowych, jak i w ogóle związanych z historią historiografii tą polską po 45 roku, realiami uprawiania nauki historycznej.
w naszym kraju i uznałem, że to jest dosyć taki ciekawy temat. Nie ukrywam, że też uważam, że to jest pewnego rodzaju, może nie tyle zobowiązanie, co wydaje mi się, że po prostu powinniśmy chociażby trochę porozmawiać na temat tego pokolenia badaczy, ponieważ mam takie wrażenie, że czasami zupełnie zapominamy o tym, że w PRL-u badania nad Holokaustem też były uprawiane do pewnego momentu i chyba ciekawe jest prześledzenie losów tych osób, które się tym zajmowały, zarówno w kraju, jak i, to dla Państwa jest oczywiste tutaj, jasne, ich dalsze losy naukowe, życiowe po 68 roku i ja postaram się tutaj to połączyć. Moje zaskoczenie, że Dobroszycki nie, czy jego badania, jego droga życiowa nie spotkały się z takim szerszym zainteresowaniem, chociażby w kraju, w szczególności może w kraju, może tak powiem, wynika, to znaczy ono narastało, im więcej czytałem na temat tejże postaci i najbardziej mnie chyba skonfundowała informacja, to znaczy brak informacji, chociażby krótkiego biogramu o Dobroszyckim na stronach Instytutu Historii PAN, z którym był przez wiele lat związany, w którym się doktoryzował i z którym no, łączyły go do końca życia bardzo ciepłe i miłe wspomnienia. No więc ja próbuję tę lukę na tyle, na ile potrafię wypełnić. W tle oczywiście, tak jak wspomniałem, pojawia się to pytanie badawcze Dobroszycki, a w ogóle badania nad Holokaustem i kolejny etap, czy właśnie nie tychże. I rola Dobroszyckiego w tym łańcuchu kolejnych generacji zajmujących się badaniami nad Holokaustem. Nie wiem, czy ja przypadkiem nie zniknąłem przez chwilę, bo mi się wyłączył komputer. Mam nadzieję, że wszystko jest ok. To jest bardzo dobrze, proszę. Kontynuuj, nie. Nie, nie, ja, okay. Nie ma zakłóceń, tak. Dobra, dobra. No więc tak, interesuje mnie w wielkim skrócie chociażby taka robocza biografia intelektualna Dobroszyckiego i temu jest podporządkowane to wystąpienie. Nie sposób jednak budować tego obrazu ewolucji postaw warsztatu badawczego Dobroszyckiego, no bez odniesień się do jego biografii per se. W związku z tym no, chciałbym zacząć oczywiście od takiego krótkiego rysu biograficznego dotyczącego początków życia Dobroszyckiego, który no, miały swoje konsekwencje, tak mi się wydaje, to wręcz chyba trochę by było nawet zbyt oczywiste, no ale to powtórzmy to, no to ma tutaj ogromne znaczenie, gdzie i jak, to znaczy gdzie żył, czym się zajmował Dobroszycki. No więc Dobroszycki pochodził z niezamożnej rodziny robotniczej, żydowskiej, urodził się i wychował na Bałutach, co ma dla jego późniejszych losów duże znaczenie, tak mi się wydaje. Jego ojciec i dziad oraz stryjowie byli tkaczami. Wszystko wskazuje na to, że Dobroszycki też był do tego zawodu przygotowywany. Rodzina była, czego dowiedziałem się, widzę, że się pojawiła dzisiaj na spotkaniu, dowiedziałem się od córki pana Lucjana Dobroszyckiego, była, no, to nie był koszerny dom, nie była przesadnie religijna, co innego pokolenie wyżej, dziadkowie Lucjana byli religijnymi Żydami. Wspominam o tym
dlatego, że to ma oczywiście pewne znaczenie, wydaje mi się, dla późniejszych losów Lucjana. W każdym razie Lucjan Dobroszycki rodzi się w 1922 roku, w chwili wybuchu II wojny światowej ma lat 17. Jego starszy brat oraz ojciec, podobnie jak duża część Łodzian, nie tylko Żydów, na wieść o tym, że do miasta zbliżają się oddziały Wehrmachtu, udają się na wschód. W związku z tym Lucjan przez pewien okres jest głową rodziny, jest w pewnym sensie osobą odpowiedzialną za los matki, dwóch młodszych braci. Natomiast ojciec i brat po przekroczeniu tak zwanej zielonej granicy w pewnym momencie się rozdzielają. Fischel Dobroszycki, czyli ojciec Lucjana, postanawia wrócić do Łodzi, a Aleksander, starszy brat, zostaje na wschodzie, wstąpi następnie do Armii Czerwonej, będzie z nią w jej szeregach walczył, będzie ranny, ale przeżyje II wojnę światową i osiądzie w Kownie, tam założy rodzinę. To też dosyć istotny element późniejszej biografii Dobroszyckiego. W związku z czym przez pewien czas Lucjan jest, tak jak wspomniałem, no w pewnym sensie głową rodziny. Wraca ojciec i to diametralnie poprawia sytuację aprowizacyjną chociażby Dobroszyckich, no w powoli zamykającym się getcie. Dobroszycki, tu wrócę do tego wątku już wcześniej sygnalizowanego, to też nie moje odkrycie, tylko tutaj się zapożyczam w tym, co w trakcie spotkania wspomnieniowego o Dobroszyckim mówił Marian Turski, zwracał uwagę na to, że Lucjan Dobroszycki no, był stamtąd, prawda? To znaczy był, urodził się i wychował na Bałutach, co dla funkcjonowania w getcie no, miało duże znaczenie, jego późniejszego funkcjonowania w getcie. Nie będę szeroko omawiał tych kwestii związanych z gettem, szczególnie w tym gronie, wydaje mi się to zbędne, no ale musimy tutaj zwrócić uwagę na fakt, że Dobroszycki jako młody chłopak wiąże się z ruchem lewicowym, prokomunistycznym, który szczególnie w tych kręgach młodzieżowych w łódzkim getcie jest aktywny i wiąże się z organizacją, którą po wojnie będzie się nazywało skrótem, taką hasłową nazwą Lewica Związkowa. No i Dobroszycki w tejże organizacji, no podobnie jak między innymi wspomniany Marian Turski, czy inna ważna postać dla badań nad Holokaustem, niewątpliwie, czyli Stefan Krakowski, działają. To również, zapożyczając się w tej refleksji Mariana Turskiego, ma takie znaczenie dla losów Dobroszyckiego, że to związanie się z organizacją, czy to, jak mówi Turski, działalność w kolektywie, no zwiększają szanse na przeżycie. One i tak są wyższe, dlatego że to są młodzi, w miarę zdrowi, oczywiście to zdrowie zostanie później bardzo nadwątlone, młodzi ludzie. To oczywiście też wsparcie takie w aspekcie, powiedzielibyśmy, psychologicznym z dzisiejszej perspektywy, to znaczy ta wspólna idea, pewien cel. W każdym razie no, ci członkowie Lewicy Związkowej, te więzi, które się naradzają w getcie, a później no, cementują się w Auschwitz i w trakcie Marszów Śmierci,
To jest ważny element bez wątpienia biografii naszego bohatera. I on ma też w pewnym sensie, no w pewnym sensie w obliczu tych doświadczeń, pewne wybory Dobroszyckiego z lat 40. i 50. no są czymś wręcz, powiedzielibyśmy, naturalnym. Tak jak wspomniałem, Dobroszycki w okresie likwidacji łódzkiego getta latem 44 roku, no właśnie wspólnie z częścią przyjaciół z Lewicy Związkowej trafia do Oświęcimia. No i właśnie, i jak wspomina tutaj też Marian Turski, ta siła tego kolektywu zasadzała się również na tym, że ci ludzie związani z Lewicą Związkową no nie tylko sobie pomagali, ale wzajemnie dbali o to, żeby no nie zapaść się w sobie, żeby się jakby nie poddać tym okolicznościom do końca. Zmuszali się do wysiłku intelektualnego. Wspominam o tym dlatego, że ten pęd do nauki, do życia później całego tego pokolenia, no też trzeba w tym kontekście przecież czytać i rozumieć. Dobroszycki przeżyje zagładę, zostanie wyzwolony w obozie w Terezinie przez Armię Czerwoną. To też chyba warte podkreślenia. To no szczególnie ja w większości dla Państwa ten kontekst jest oczywisty, ale może nie dla wszystkich, szczególnie młodych, to jest jasne. No z tej perspektywy żołnierz Armii Czerwonej to jest autentyczny wyzwoliciel, prawda? Tutaj nawiązuje do tej nieustającej dyskusji, co z polskiego punktu widzenia oznacza wkraczanie Armii Czerwonej na tereny Europy Środkowej i Wschodniej, prawda? No więc z perspektywy tego doświadczenia biograficznego żołnierz Armii Czerwonej to jest wyzwoliciel, który no, ocalił od śmierci po prostu, bardzo realnej. Dobroszycki jest w Terezinie przez chwilę trafia, znaczy na chwilę trafia do szpitala w Pradze i później trafia z powrotem do Polski jako osoba w relatywnie dobrym stanie psychofizycznym, ale szybko okazuje się, że to nie jest tak. Musi trafić na leczenie, jest wysłany na Dolny Śląsk, podobnie jak wiele innych osób w tejże samej sytuacji, do sanatorium i tam wiąże się ze Związkiem Walki Młodych. Wspominam o tym dlatego, że to oczywiście w kontekście tego, co sygnalizowałem wcześniej, no jest pewnym naturalnym krokiem. To przecież nie tylko udziałem Dobroszyckiego jest ten akces do środowiska, które no daje realną nadzieję na Polskę równą, pozbawioną antysemityzmu, no Polskę, która będzie diametralnie inna od tej, w której żyło się przed 39 rokiem, no oczywiście inną in plus. Dobroszycki po tym pobycie na Dolnym Śląsku wraca ponownie do Łodzi i znów zamieszka na Bałutach, ale to dlatego, że tamże znajduje się ta słynna bursa dla młodzieży żydowskiej pracującej. To będzie zarówno miejsce życia, jak i pracy Dobroszyckiego. On tam przez kilkanaście miesięcy ma etat takiego wychowawcy, powiedzielibyśmy.
No i równolegle aspiruję, podobnie jak zdecydowana większość tego pokolenia, do dalszej nauki. Zapisuję się na ten tak zwany rok wstępny na Uniwersytecie Łódzkim, który się dopiero tworzy przecież jako samodzielna uczelnia wyższa. I wspominam o tym dlatego, że na tymże roku wstępnym oraz później w 1948 roku, już kiedy otrzymuje indeks Wydziału Humanistycznego UE, no spotyka ludzi nietuzinkowych, z których no wspomnę o dwóch przynajmniej, a o jednym w szczególności, czyli no podobnie jak w wielu innych przypadkach, no nowo tworzony Uniwersytet Łódzki bazuje na kadrze przedwojennej. To oczywiste, to jest ten rozmijanie się teorii z praktyką w tej wizji nowego uniwersytetu marksistowskiego. W każdym razie tu ważne postaci to niewątpliwie Stanisław Zajączkowski, ale przede wszystkim Marian Henryk Serejski, to postać szczególnie dla mnie ważna z perspektywy no tejże, że Marian Henryk Serejski jest no, ojcem założycielem tego łódzkiego ośrodka historiograficznego. Ale wrócę do tego Serejskiego, bo to nie jest pierwszy, znaczy to nie jest ostatni raz, kiedy on się w tej biografii naukowej, intelektualnej Dobroszyckiego pojawia. No więc tak, Dobroszycki podejmuje te studia, ale po pierwszym roku zostaje wytypowany do grona osób, które będą studiowały w Związku Radzieckim. Równolegle oczywiście, i to jest tutaj też bardzo ważne dla chyba nie tylko dla rysu ideowego, ale też środowiskowego, późniejszych przyjaźni, relacji. Dobroszycki, wkraczając w mury Uniwersytetu, wiąże się z Akademickim Związkiem Walki Młodych, z życiowcami, którzy, ci łódzcy życiowcy, nawet na tle generalnie, jak to się używało wtedy również takie określenia, radykalnych postulatów AZWM-u, życiowcy z Łodzi są uznawani za takich bardzo doktrynalnych uczestników tego ruchu. Dosyć ciekawe wydaje mi się w tym kontekście chociażby wspomnienia Wiktora Woroszylskiego, z którym notabene Dobroszycki był w dobrych relacjach, utrzymywali kontakty. W każdym razie Dobroszycki wchodzi w to środowisko no, z przekonaniem pełnym, wiąże się z dorosłą PPR, PZPR. Ta aktywna postawa wobec tej nowej rzeczywistości oznacza również, no nie tylko te niezliczone dyskusje, odprawy, narady, referaty, no ale też aktywny udział w budowaniu nowego ustroju. I Dobroszycki no, bierze udział zarówno w wyborach do Sejmu, jak i wcześniejszym referendum. No i sądząc po wspomnieniach innych, no raczej nie powinniśmy mieć tutaj chyba co do tego wątpliwości, że no bierze udział również, przynajmniej jest świadomy, no fałszerstw, które się wtedy dokonują, tylko że no zgodnie z jakby logiką ówczesnych realiów i ówczesnymi przekonaniami, to też dosyć ciekawie o tym Kołakowski w tej rozmowie z Menzlem opowiada o tym, że mówiąc tak, że no nie byliśmy wtedy demokratami, no jakby to nie jest nic złego w ich perspektywie, w perspektywie tych ludzi, którzy no chcą tej Polski nowej, równej i uważają, że trzeba jej w ten sposób dopomóc, prawda? Wspominam o tym dlatego z kolei, że no późniejsze życie Dobroszyckiego to odchodzenie, prawda, to dojście
do komunizmu trwa krócej niż to odchodzenie od, znaczy, przepraszam, nie, to źle zabrzmiało. Chodzi mi o to, że ten okres fascynacji jest krótszy, o to mi chodzi, niż ten późniejszy okres chyba jednak pogłębiającego się oszczerowania, którego apogeum jest w 1968 roku. Dobroszycki trafia do tej nominalnie wyselekcjonowanej i elitarnej grupy studentów zaufanych, którzy jadą do kraju rad, do ojczyzny proletariatu. On trafia na Państwowy Uniwersytet imienia Żdanowa, na Wydział Humanistyczny. Tam będzie studiował historię w Leningradzie. Równolegle, bo to sprawdziłem w materiałach zarówno partyjnych, jak i MSZ-u, no aktywnie działa w tych organizacjach studentów polskich, jest tam jednym z instruktorów, wchodzi też z czasem do egzekutywy podstawowej organizacji partyjnej. Nie ukrywam, że tutaj, jeżeli chodzi o ten okres leningradzki, mam najmniej źródeł i wydaje mi się, że to dosyć jest chyba istotny element jego biografii, bo z jednej strony no, musimy pamiętać o tym, że Dobroszycki jest w kraju rad, w apogeum no, tej stalinowskiej walki z kosmopolityzmem, prawda? Jest świadkiem no, tej nagonki antysemickiej, która rozpoczyna się u schyłku panowania wodza narodów. I teraz jest pytanie, jakby co on z tego Leningradu wynosi? Czy w wielkim skrócie to pytanie, czy zaliczać go należy do grona osób, które pobyt w ZSRR wyleczył z fascynacji komunizmem, czy nabrał dystansu, czy powiem tak, Jerzy Jedlicki, czyli osoba, która przez wiele lat z Dobroszyckim się przyjaźniła i też takie piękne wspomnienie o Dobroszyckim napisała po jego śmierci, które wykorzystuje w tym swoim tekście o Dobroszyckim właśnie. No, on twierdzi, że jego przyjaciel wrócił właśnie wyleczony z komunizmu. Marian Turski z kolei w trakcie tego spotkania wspomnieniowego w Łodzi 3 czy 4 lata temu już wspominał o tym, że on zapamiętał z kolei Dobroszyckiego, który wrócił z Moskwy przekonany o tym, że to studia właśnie na wschodzie pozwoliły mu posiąść tą unikalną i prawdziwą wiedzę na temat materializmu historycznego. Być może te dwie opinie właściwie nie są przeciwstawne, bo je można pogodzić w pewnym sensie. Ze wspomnień córki Lucjana Dobroszyckiego, ale też z takiego dużego tekstu wspomnieniowego profesor Kirschenblatt-Gimblett wynika jasno, że Dobroszycki miał też takie poczucie, że nauczył się czegoś od swoich radzieckich profesorów. No, jest pytanie, na ile to była nauka warsztatu, na ile jednak w pewnym sensie indoktrynacja. Dobroszycki pisał pracę dyplomową o utrwalaniu władzy ludowej w Polsce i to w katedrze historii komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, więc w takiej no, obszarze ściśle pod nadzorem partyjnym, gdzie ewentualne odchylenie jakieś, używając ówczesnej nomenklatury, rodziło dosyć poważne konsekwencje. Wydaje mi się jednak, że bez względu na to, czy Dobroszycki wraca
w pełni wyleczony, czy zdystansowany, czy też nie, no nie sposób nie zauważyć, że rodzi się jako historyk Dobroszycki no w Instytucie Historii PAN, w którym zostaje zatrudniony po powrocie z Leningradu. O tym z kolei, że partia ma zaufanie do i jakby widzi w Dobroszyckim nadal osobę po tej stronie barykady, niewątpliwie świadczy fakt, że on równolegle dostaje również pracę w tworzącej się wówczas katedrze podstaw marksizmu-leninizmu na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie przez 2 lata, bo wraca w 1954 roku, będzie pracował, no ale tu też oczywiście wielka historia wkracza i zanim ta kariera na UW się rozkręca, no to następuje odwilż, katedry podstaw marksizmu-leninizmu są likwidowane i Dobroszycki może skupić się już wyłącznie na, no właśnie, na wykuwaniu warsztatu, na zdobywaniu kolejnych stopni wtajemniczenia w cechu historyków. I tu znów jest, to z kolei powtarzam czy sugeruje się tutaj tą relacją Mariana Turskiego, bo Marian Turski no, wyraźnie tutaj to podkreśla, że właściwie Lucjan Dobroszycki narodził się jako historyk taki krytyczny, poszukujący właśnie pod wpływem swoich mistrzów z Instytutu Historii PAN. I tu trzeba wspomnieć o 2 osobach, które odegrały ogromną rolę, czyli o Tadeuszu Manteuflu i Stanisławie Płoskim. Płoski był bezpośrednim przełożonym Dobroszyckiego w Zakładzie Historii II Wojny Światowej Panowskim. Manteuffel oczywiście był dyrektorem Instytutu. I to w ogóle nawet na tle tego specyficznego tworu, którym był IHA PAN, no bo myślę, że dla wszystkich Państwa tutaj jest raczej to oczywiste, że w zamyśle władz to miała być taka instytucja centralnego zarządzania nauką historyczną w Polsce, ale de facto dzięki temu, że co ciekawe w ogóle, że część kadry radzieckiej wystawiła pozytywną opinię właśnie Manteuflowi i jego współpracownikom, czyli tej przedwojennej grupie między innymi uczniów Handelsmana, a najważniejsze w tym wszystkim z politycznego punktu widzenia to było to, gdzie oni wszyscy pracowali, gdzie działali w czasie II wojny światowej, czyli to Biuro Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK. W każdym razie nawet na tle tego Instytutu Historii, który niby ma być czerwony, a nim kieruje obdarzony ogromnym autorytetem Manteuffel, który no, nie sposób go uznać za marksistę w żaden sposób. Ten zakład, do którego trafia Dobroszycki, jest jeszcze ciekawszy, to znaczy to nagromadzenie jakby różnych sprzecznych życiorysów w pewnym sensie jest ogromne. Dobroszycki trafia w miejsce, gdzie no, Stanisław Płoski, jego szef, to oczywiście BIP, no ale oprócz tego jest chociażby Jan Rzepecki, pojawiają się inne osoby z takich osób, które odegrają później ważną rolę w życiu Dobroszyckiego, to między innymi Władysław Bartoszewski, który z tym zakładem przy okazji wielu projektów współpracuje. Innymi słowy, to jest takie miejsce, w którym spotykają się zupełnie odmienne życiorysy, zupełnie odmienne, no ale nad tym wszystkim czuwa Płoski i o tym Płoskim wspominam dlatego, że mam taką intuicję badawczą, bo tutaj jedno poważne zastrzeżenie, nie ma materiałów wspomnieniowych samego Dobroszyckiego. Innymi słowy, no tutaj jesteśmy skazani w pewnym sensie na domysły, na jakieś interpretacje,
stawianie mniej lub mniej lub bardziej ugruntowanych hipotez. No więc ja taką roboczą hipotezę sobie stawiam, że Płoski nie tylko nauczył warsztatu Dobroszyckiego, ale pewnej postawy, powiedziałbym, i pewnego modelu kariery naukowej, bo Płoski, szczególnie już w tym okresie, ale generalnie nigdy nie uchodził za przesadnie płodnego historyka, co wynikało przede wszystkim z takiego bardzo restrykcyjnego podejścia do warsztatu, do analizy źródeł i też takiej odpowiedzialności za słowo. I przy okazji, w tym okresie, w którym Dobroszycki zetknął się z Płoskim, Płoski był na takim etapie swojej kariery, w którym no niezwykle dużo czasu i sił, których nie miał za dużo, on walczył wtedy z ciężką chorobą, inwestował w innych. I to będzie też taki rys, który wydaje mi się będzie dostrzegalny w dalszej karierze naukowej Lucjana Dobroszyckiego. To znaczy takie bezinteresowne inwestowanie swojego czasu w innych. Z dzisiejszej perspektywy ewaluacyjnej, no to jest w ogóle wręcz no coś, co w bliższej lub dalszej perspektywie prowadzi do zwolnienia osoby z akademii i to też pokazuje, jak się pewnego rodzaju standardy zmieniły. Oczywiście również wtedy były osoby, które były niezwykle wydajne i co i rusz publikowały kolejne teksty, ale Dobroszycki idzie tutaj za wskazówkami Płoskiego i uczy się w ogóle pracy na źródłach. Płoski wciąga, bo tam to jest też ciekawe, tam się uczy też pracy w zespole w tymże zakładzie, bo duże przedsięwzięcia realizuje właściwie cały zespół tam historyków i historyczek zatrudnionych. I powoli wdraża się Dobroszycki właśnie w arkana pracy historyka, pracuje nad zbiorem dokumentów dotyczących sytuacji ludności cywilnej w trakcie obrony Warszawy. Później ten sam niejako motyw będzie powtórzony na przykładzie powstania warszawskiego, ale tutaj się taki zbiegły, powiedziałbym, idące z dwóch stron, ale właściwie to samo przesłanie, to znaczy to przesłanie, że należy dokumentować, że należy zadbać o to, żeby inni też mieli na podstawie czego badać. I miał takie przekonanie Płoski, który zajmował się przecież, pracował w biurze historycznym, była taka sekcja specjalna w BIP-ie. No i oczywiście tutaj dochodzi też ta perspektywa osoby, która przeżyła zagładę i prawda, to pierwsze pokolenie historyków zagłady, świadków i badaczy, których imperatywem jest no właśnie zachowanie źródeł, zachowanie pamięci. Nie będę tego tutaj rozwijał, ale wydaje mi się, że to jest dosyć istotny rys Dobroszyckiego. On oczywiście nie jest przedstawicielem tego pokolenia dojrzałych historyków, o których między innymi Natalia Aleksiun pisała i pisze nadal, tych, którzy już są ukształtowani badawczo przed zagładą, a przeżyją ją i później będą budowali fundamenty badań nad Holokaustem właśnie, ale on stanie się kolejnym ogniwem, tak mi się wydaje, tym pokoleniowym w tym cyklu
dosyć istotnym, tak bym powiedział. No więc jest jeszcze jedna rzecz związana z płoskim. No więc płoski nie zabrania, a wręcz zachęca Dobroszyckiego do zajmowania się źródłami poświęconymi zagładzie. I właściwie równolegle, i to też to od razu widać w tych materiałach, które przeglądałem, organizacyjnych samego zakładu II wojny światowej Panowskiego, Dobroszycki działa na kilku polach badawczych równolegle. I na tym ucierpi jego własna kariera naukowa, bo prace nad doktoratem przyspieszą o zgrozo dopiero w połowie lat 60. i to się niestety zbiegnie z pogarszającym się stanem zdrowia mistrza, czyli Stanisława Płoskiego. Ale dla nas, co jest ważne, co dla mnie tutaj jest ważne, no to jest to, że Dobroszycki uczy się fachu podejścia nowych źródeł od Płoskiego, ale Płoski równolegle wspiera swojego ucznia w wynajdywaniu i opracowywaniu źródeł dotyczących bezpośrednio zagłady. I tu kolejny element całej tej układanki bardzo ciekawej z przełomu lat 50. i 60. Dobroszycki, jak już wspominałem, związany z tym środowiskiem lewicy związkowej, tej prokomunistycznej organizacji młodzieżowej w getcie, zajmuje się też upamiętnieniem historii tejże. Zachował się taki protokół spotkania, który Dobroszycki współorganizuje przy Wydziale Historii Partii, no, byłych członków tejże organizacji, który ma doprowadzić do powstania chociażby jakiegoś zarysu historii tejże organizacji, a przede wszystkim ma doprowadzić do zebrania relacji. I tu się otwiera kolejny ciekawy, interesujący temat, który ja z kolei analizowałem, próbowałem analizować w doktoracie, no bo tu trzeba by spojrzeć szerzej oczywiście na kwestię tego, w jaki sposób władze komunistyczne, czy do jakiego stopnia dopuszczają motyw getta łódzkiego w tej generalnej opowieści o zagładzie. Co można, czego nie można. No i oczywiście to specyfika getta łódzkiego działa przeciwko wykorzystaniu szerszemu tejże historii, tego elementu, czy tego etapu Holokaustu, tej odsłony, ponieważ no oczywiście tutaj determinuje wszystko postawa Rumkowskiego i to takie przekonanie o tym, że to jest właściwie kolaboracja. Na przeciwnej stronie tej szali jest oczywiście bohaterskie, bo powstańcze getto warszawskie. Nie będę wchodził w to głębiej, ale rzecz jest dosyć ciekawa, no bo pojawia się pytanie, bo niewątpliwie to jest taki oddolny ruch stymulowany przez, no między innymi przez Dobroszyckiego, ale też Barbarę Beatus, Stefana Krakowskiego, osób, które działały w lewicy związkowej i przeżyły zagładę, one próbują zainteresować władzę tą opowieścią o getcie łódzkim przez pryzmat właśnie lewicy związkowej i szczególnie po aprobacie ze strony Michaliny Tatarkówny Majkowskiej, czyli pierwszej sekretarz Komitetu Łódzkiego ówczesnej PZPR, te upamiętnienia czy te projekty poświęcone gettu łódzkiemu, ale widziane z tej perspektywy, zyskują akcept i wsparcie władzy. Kulminacja przypada w 1964 roku, tak się akurat składa, że Majkowska traci wtedy stery rządów w łódzkiej organizacji partyjnej. To ma swoje długofalowe skutki dla wątku opowieści o getcie łódzkim oficjalnej w Łodzi i w Polsce.
Zmierzam do czegoś takiego, że do takiej formy tutaj podsumowania tego wątku, że z jednej strony jest ten motyw lewicy związkowej przez ten pryzmat próbuje się na przykład opowiedzieć, czy powiem nieładnie, sprzedać historię dziennika Dawida Sierakowiaka. Chociaż tu jest interesujące to, że sam Dobroszycki w tym swoim wstępie edytorskim do tegoż niewątpliwie no, bezcennego źródła do Poznania Zagłady w pewien sposób dystansuje się, zwraca uwagę uczciwie też na to, że sam bohater, sam Sierakowiak ostatecznie, choć związany z organizacją, nie decyduje się na mocniejsze wejście w życie tejże organizacji. Niuansuje. To jest w ogóle cecha wielu projektów, w które Dobroszycki się angażuje. On poszukuje właśnie niuansu, pewnych sprzeczności, napięć, i dlatego też mnie tak zainteresował, mówiąc wprost. Równolegle z tych działań, którym pilotuje, czy patronuje w pewnym sensie Płoski, poświęconych upamiętnieniu zagłady, które z kolei organizuje Dobroszycki, no to niewątpliwie jest projekt wydania Kroniki Getta Łódzkiego, w który Dobroszycki angażuje się wspólnie z Danutą Dąbrowską z Żychu i to jest ich wspólne dzieło. Większość z Państwa oczywiście wie, że ukazują się dwa pierwsze tomy, dwa kolejne już złożone i gotowe do druku przepadają w marcu 1968 roku, ale ja chciałbym podkreślić ponownie to dążenie do niuansu i przezwyciężanie własnej perspektywy biograficznej, tak bym powiedział, w działalności naukowej Dobroszyckiego, bo to jest chyba kolejny element taki interesujący, kiedy się spojrzy na jego sylwetkę intelektualną i dorobek, ponieważ już w tym wstępie do Kroniki Getta Łódzkiego no, Dobroszycki, który wywodzi się przecież z lewicy związkowej, która była w otwartym konflikcie z Rumkowskim, dla której Rumkowski był ucieleśnieniem całego zła, no, niuansuje problem Rumkowskiego. Nie stawia go w tak jednoznacznie czarno-białych barwach, jak do tej pory się go stawiało. Podpiera się też literaturą zachodnią w tym. Oczywiście to jeszcze jest na długo przed pracą Tranka o Judenratach, ale moim zdaniem to jest już ważny moment pokazujący no właśnie dojrzałość Dobroszyckiego jako historyka, a zarazem świadka. I to jest, wydaje mi się, bardzo tutaj interesujący i taki symptomatyczny rys, który się będzie powtarzał wielokrotnie później. Jest jeszcze jeden element w tymże wstępie, który w pewien sposób charakteryzuje postawę badawczą, ale też życiową, mam wrażenie, Dobroszyckiego. To znaczy takie przekonanie o tym, że trzeba wyjaśnić różne punkty widzenia. To będzie widoczne w pracach jeszcze wydanych w Stanach Zjednoczonych, o których mam nadzieję pokrótce jeszcze powiem. I to też jest nie zawsze oczywista postawa w gronie historyków w ogóle. Tak jak wspomniałem, to zaangażowanie na różnych polach powoduje, że Dobroszycki sam niespecjalnie ma dużo czasu na pracę nad swoim doktoratem. Płoski umiera po długiej chorobie. W 1966 roku opiekę nad doktoratem niemalże już gotowym przejmuje formalnie Czesław Madajczyk i to on w ogóle będzie
przełożonym później Dobroszyckiego. No ale opiekę taką nieformalną nad tymże doktoratem i w ogóle nad karierą naukową Dobroszyckiego no przejmuje w imieniu swojego zmarłego przyjaciela Tadeusz Manteuffel. I to on ma też dla dalszych losów w tymże IHPAN Dobroszyckiego kolosalne znaczenie. Obrona odbywa się w październiku 1966 roku. Ja mam takie poczucie, że Dobroszycki mógł być nieusatysfakcjonowany jej przebiegiem, bo on dostał bardzo, ale to bardzo dobre recenzje i właściwie te recenzje zamknęły dyskusję. Niespecjalnie uczestnicy obrony byli chętni. Być może cały kontekst tej sprawy też powodował, że no, dyskusja, właściwie dyskusji nie było. No ale to też jest symptomatyczne. Ten doktorat się nigdy drukiem w Polsce nie ukazał i to tak swoją drogą postulat na zakończenie. Jeszcze do niego wrócę. Wydaje mi się, że chyba przyszedł czas, żeby tę pracę po polsku wydać. Ja chętnie napiszę taki biograficzny wstęp. Jeżeli ktoś mnie o to poprosi, to nie ma najmniejszego problemu. Zmierzam do tego, że książka trafia do PWN-u. Ja zajrzałem do materiałów PWN-u i tam niestety nie ma odpowiedzi jednoznacznej na to, dlaczego ta książka zostaje ostatecznie utrącona. Są pewne poszlaki. Oczywiście ona zostaje utrącona w okresie marca, a właściwie w okresie pomarcowym. Wydaje mi się, że PWN, znaczy tam nie ma korespondencji z Mysią, z Głównym Urzędem Cenzury. Skądinąd tu też taki apel, jeżeli ktoś może sprawić, żeby akta cenzury w AANie wreszcie były w normalny sposób udostępniane, to byłoby świetnie. W każdym razie to jest wątek, który mam nie do końca sprawdzony od strony materiałów cenzury, ponieważ nie ma jak się do nich dostać w tym obecnym stanie. Zmierzam do tego, że książka ostatecznie już przygotowana do druku, już zapowiedziana, nigdy się po polsku nie ukaże. Dobroszycki, przygotowując angielskie wydanie tej książki, tam dzieli się takim bonmotem, że do niego doszła plotka na temat tego, że na Mysiej się zorientowali, że praca poświęcona oficjalnej prasie wydawanej w GG przez Niemców, że cały ten problem za bardzo się kojarzył z czasami współczesnymi na Mysie i dlatego ktoś pomyślał, że chyba lepiej tej książki nie puszczać, powiem nieładnie. Wydaje mi się, że sprawa może mieć jeszcze jedno dno. Ono szczególnie wybrzmiało, to widać w recepcji tej książki wydanej na Zachodzie. Niestety dopiero w latach 90. No bo naturalną koleją rzeczy przy okazji tak zwanej prasy gadzinowej pojawia się problem postaw społeczeństwa polskiego wobec niemieckiej okupacji. Dobroszycki sam zarówno we wspomnieniach Jedlickiego, jak i jeszcze raz dziękując pani Joannie Dobroszycki za rozmowę, zarówno też w rodzinnych wspomnieniach, no, wyraźnie pobrzmiewa ten element, że sam personalnie nie został zaatakowany w 1968 roku, co wydaje się bardzo prawdopodobne, przynajmniej na gruncie Instytutu Historii, no bo tam na czele nadal stał Tadeusz Manteuffel, którego stosunek do wydarzeń marcowych jest znany, nie będę w to wchodził dalej. W każdym razie Dobroszycki niechętnie wyjeżdża, podejmuje tę decyzję o wyjeździe. Jerzy Jedlicki zaznacza, że właściwie robi to, że dochodzą wspólnie z żoną Felicją do przekonania,
No właśnie z perspektywy, czy mając na względzie dobro i przyszłość swojej córki, powinni wyjechać. Wyjeżdżają w ostatnim możliwym momencie, to też jest symptomatyczne, to znaczy po tym ogłoszeniu, które się okazuje w Trybunie Ludu o tej decyzji biura politycznego, że po wakacjach 69 roku ta procedura wyjazdu ułatwiona do tej pory, prawda, jakby ulegnie utrudnieniu ogromnemu. Dobroszyccy wyjeżdżają przez Rzym, o którym wspominałem na początku. W Rzymie skądinąd, to też ciekawa historia, Dobroszyckiego namierza Jerzy Giedroyć i jest takie wzajemne badanie terenu. Zachowały się listy, udostępnił mi je Sławomir Nowinowski z UEU, bardzo mu za to dziękuję. One pokazują, no, jakby doszło do rozminięcia się oczekiwań. Dobroszycki liczył na to, że Giedroyć znajdzie pieniądze na wydrukowanie jego książki. Giedroyć liczył na to, że znajdzie w Dobroszyckim taką osobę, która będzie mu regularnie na CITO pisała chociażby recenzje albo fachowe omówienia literatury, która się ukazuje zarówno na emigracji, jak i w Polsce. Do tego nie doszło. W zeszytach historycznych ukazał się tylko jeden tekst, bazujący zresztą na doktoracie Dobroszyckiego. Dobroszycki z Rzymu wraz z całą rodziną udaje się do Nowego Jorku, ponieważ w Nowym Jorku mieszka od 10 lat brat, który przeżył okupację, zagładę na wschodzie, o którym wspominałem na początku. On w trakcie Alii Gomułkowskiej wraz z rodziną przyjedzie do Łodzi i po roku wyjedzie właśnie do Stanów Zjednoczonych i to on, jego gwarancje finansowe jakby pozwalają Dobroszyckim, Lucjanowi, Felicji i Joannie na wjechanie i na zostanie w Stanach Zjednoczonych. I teraz znów, bo bardzo się rozgadałem, a nie powiedziałem połowy tego, co chciałem powiedzieć. Galopem zupełnym, nawiązując do tych wątków, które już sygnalizowałem przy okazji powstawania historyka, badacza Dobroszyckiego w latach 60. Zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. W 68 roku Dobroszycki wspólnie między innymi z Bronisławem Geremkiem, Łukaszem Hirszowiczem, z którym się przyjaźnił i będzie przyjaźnił przez wiele, wiele lat, z Krystyną Kersten, składają legitymacje partyjne demonstracyjnie na znak protestu przeciwko interwencji wojsk Układu Warszawskiego w zdławieniu Praskiej Wiosny. I Dobroszycki wyjeżdża też z kraju, to jest ważny kontekst całej tej sprawy, nie wyjeżdża z pustymi rękami, byśmy powiedzieli. To znaczy dzięki pomocy przyjaciół udaje mu się zawczasu przewieźć na zachód właśnie dużą część swojego domowego archiwum, notatek, wypisów, kopii źródeł i innymi słowy Dobroszycki będzie miał nad czym pracować później. I teraz wracam do tego, bo Dobroszyccy pojawiają się w Nowym Jorku na początku 70 roku i bardzo szybko Lucjan dostaje pracę w IWO i pozostanie wierny tej instytucji do końca swoich dni i w moim przekonaniu bardzo dużo dla tego IWO zrobi. Jest takim, no właśnie, chyba to jest taki w ogóle motyw przewodni jego biografii, takim cichym bohaterem, nie do końca wydaje mi się docenionym aktorem wielu ważnych inicjatyw, przedsięwzięć, które w pewien sposób wpłynęły na rozpoznawalność tematyki żydowskiej, na nośność tego tematu, zarówno za oceanem, jak i w ogóle, szczególnie w tym anglosaskim obiegu naukowym, ale nie tylko, bo
To też jest symptomatyczne. Wspominałem o tym, że doktorat Dobroszyckiego wyszedł w 1994 w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej jeszcze w 1977 roku wyszedł po niemiecku. Innymi słowy, w Polsce nadal jest w postaci maszynopisu w Bibliotece Instytutu Historii PAN dostępny. I nadal jest wykorzystywany. To też jest, wydaje mi się, symptomatyczne. Dobroszycki angażuje się całym sobą w działalność IWO i tutaj właśnie jest bardzo pomocny ten tekst wspomnieniowy profesor Kirschenblatt-Gimblett, bo ona właśnie tam, która też wtedy właśnie pracowała w IWO, no kreśli obraz osoby właśnie niezwykle oddanej instytucji, inwestującej czas w projekty innych. W połowie lat 70. Dobroszycki wspólnie ze wspomnianą właśnie panią profesor przygotowują wystawę Image Before My Eyes, która bazuje na wcześniej skatalogowanych przez nich zdjęciach dokumentujących życie żydowskie w międzywojennej Polsce. Zyskują najpierw jeszcze granty, to też jest ważny element, paradoksalnie właśnie bym nie bagatelizował tego na tąże działalność, bo to też jest w ogóle dosyć ciekawy z perspektywy historii IWO moment, to znaczy wcale nie tak ciekawy moment, nie będę w tym gronie oczywiście tego rozwijał, jak się miały pierwotne założenia i pozycja IWO przedwojenna do realiów Stanów Zjednoczonych przełomu lat 60. i 70., ale wydaje mi się, że w wielkim skrócie takie stwierdzenie, zresztą nie moje, ale mówiące o tym, że badania w ogóle nad kulturą jidysz, a w ogóle tematyka, a przy okazji też w ogóle tematyka polsko-żydowska, one są właściwie nieobecne w spektrum badawczym szeroko rozumianej Akademii Amerykańskiej. I ta wystawa w pewien sposób wpływa na odwrócenie tej dynamiki. Wystawa, która jest dużym sukcesem, katalog, który okazuje się przebojem wydawniczym, na początku lat 80. powstaje film, który jeszcze bardziej rozsławi tę tematykę i przy okazji rozsławi też IWO, bo trzeba pamiętać o tym, że IWO musi pozyskiwać środki na swoją działalność, prawda? I w tym sensie ta publikacja też w tym pomaga. No więc ten film, którego Dobroszycki i Kirschenblatt-Gimblett są konsultantami, też jest szeroko komentowany w prasie takiej, powiedziałbym, nie tylko branżowej. Dużo pisze się o tym filmie w prasie amerykańskiej, trochę mniej w Europie, ale to jest też element budowania pozycji przez Dobroszyckiego, to znaczy no, przy okazji jakby tej fachowej roboty, którą tutaj wykonał, no on zyskuje też rozpoznanie i zasłużone uznanie w tym środowisku badawczym. I kolejna rzecz z tym związana, a nawiązująca do tego motywu, o którym mówiłem wcześniej, tej osoby, która tłumaczy różne perspektywy. To też jest, wydaje mi się, niezwykle symptomatyczne, że Dobroszycki po wyjeździe z Polski od tej Polski się nie odcina. Co więcej, włącza się bardzo aktywnie w życie instytucji emigracyjnych polskich. Wiąże się na wiele lat z Instytutem Józefa Piłsudskiego w Ameryce, co
również pokazuje, jak otwartym był człowiekiem. Wydaje mi się, że tutaj tego kontekstu nie trzeba specjalnie rozbudowywać. No to jest specyficzne środowisko. Sama nazwa Instytutu już podpowiada, jakiego typu jest formacja intelektualna czy ideowa w tym środowisku, prawda? Dobroszycki wchodzi w to środowisko, wchodzi nawet do tak zwanej Rady Dyrektorów, jest partnerem dla tego środowiska i funkcjonuje równolegle na tych samych zasadach w kilku właśnie takich, byśmy powiedzieli z dzisiejszej perspektywy, bańkach. Zaangażuje się bardzo mocno w działalność takiego komitetu powołanego w połowie lat 80., no, którego ideą był dialog polsko-żydowski. To oczywiście w kontekście tych organizacji diasporowych i polonijnych w Stanach Zjednoczonych. Wreszcie Dobroszycki będzie takim cichym bohaterem, też specjalnie nie eksponowana jest jego rola, chociaż odegrał tam dużą rolę, w budowaniu naukowych zrębów tej, byśmy powiedzieli, wymiany perspektyw polsko-żydowskiej. To on organizuje, czy współorganizuje pierwszą konferencję z cyklu tych konferencji, których na najbardziej namacalnym efektem było powstanie Polin, czasopisma, które do tej pory jest flagowym czasopismem, jednym z najważniejszych, jeżeli chodzi o te obszary badawcze. Pierwsza konferencja to nie była konferencja w Oksfordzie, tylko na Kalambii w 83 roku i ją właśnie współorganizował Dobroszycki, tam miał referat, tam też prowadził taki trudny panel przed jeszcze samą konferencją o relacjach polsko-żydowskich. Tu chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że ten dialog, a może do tego wrócę jeszcze na dosłownie w ostatnim zdaniu, na koniec, bo nie sposób powiedzieć o tym, co dzieje się w roku 84. Dobroszycki doprowadza do publikacji na Zachodzie jednotomowej, skróconej wersji kroniki getta łódzkiego. No i to jest kolejny przełom, byśmy powiedzieli, w jego karierze. Książka no, ugruntuje jego pozycję jako badacza Holokaustu, ale też zdobędzie audytorium dla problemu łódzkiego getta, który, jak już wspominałem, nie jest wcale tak oczywisty. I tu znów kłania się, czy pojawia się ta nieoczywista cecha Lucjana Dobroszyckiego jako osoby skoncentrowanej na niuansie, unikającej ferowania prostych ocen. Tu przyznaję, to mnie najbardziej zszokowało, dlaczego nikt o Dobroszyckim jeszcze w Polsce nie napisał, skoro dwie jego książki doczekały się recenzji w New York Review of Books, prawda? I to właśnie pierwszą książkę i obydwie recenzje napisali nobliści, prawda? Za pierwszym razem, czyli w przypadku Kroniki Getta, recenzję napisał, no jeszcze wtedy nie noblista, ale za rok tego Nobla dostał pokojowego Elie Wiesel. I on właśnie niezwykle wyraźnie podkreślił, jakby złożył hołd tej postawie, którą zaprezentował Dobroszycki. Natomiast w 1994 roku, kiedy ukazał się doktorat pod angielskim tytułem Reptile Journalism, recenzję z tegoż doktoratu napisał Czesław Miłosz. I właśnie ta książka w połączeniu jeszcze z jedną staje się pretekstem dla Miłosza do rozmowy o postawach polskich wobec Żydów, wobec
Niemców w tymże okresie okupacji. Dobroszycki po 1984 roku, no jakby świadectwem jego rosnącej pozycji jest przyznanie mu katedry badań nad Holokaustem na Yeshiva University. Tam będzie pracował równolegle do etatów IWO. Również wtedy jest profesorem wizytującym na Columbii. Dostaje też doktorat honorowy jednej z amerykańskich uczelni. Kronika jest recenzowana przez najważniejsze tytuły zarówno prasy codziennej, czy takiej opiniotwórczej amerykańskiej, jak i fachowe czasopisma poświęcone zagładzie czy historii Żydów. Rzecz zupełnie już na koniec. W 1988 roku Dobroszycki wspólnie z Czesławem Miłoszem doprowadzają do angielskiego wydania pracy Aleksandra Herca, słynnej o Żydach w historii Polski. I to jest, wydaje mi się, w pewnym sensie jakby kwintesencja zarówno tej postawy ideowej, światopoglądowej, jak i badawczej Dobroszyckiego. Mam na myśli wstęp, który on tam napisał. On jest bardzo syntetyczny, erudycyjny, ale jego najważniejszą, wydaje mi się, cechą jest próba uzmysłowienia anglosaskiemu odbiorcy, na czym idea pracy Herca polega. I on posługuje się tam odwołaniami do realiów, które zresztą eksploatował sam Herc też, czyli realiów amerykańskich. Próbuje przełożyć tą no, zupełnie abstrakcyjną dla odbiorcy amerykańskiego tematykę relacji polsko-żydowskich na język, który będzie dla nich zrozumiały, na przykłady, na odniesienia, na kontekst, który pozwoli im zrozumieć, o jakiej problematyce mówimy. Wspominałem o tym, że był rzecznikiem dialogu polsko-żydowskiego, ale to nie znaczy, że to był rzecznik dialogu za wszelką cenę. I to, wydaje mi się, na koniec chciałem, żeby to wybrzmiało. To szczególnie widać już po 1989 roku, kiedy sytuacja się zmienia, można już pisać, dyskutować, spierać się. Dobroszycki przyjeżdża do Polski, bierze udział między innymi w takiej bardzo ważnej konferencji, zresztą organizowanej przez RIH, w 50-lecie rocznicy powstania w getcie warszawskim. I tam kontynuuje, nie mówiłem o tym szerzej, ale od mniej więcej lat 80. pojawia się kolejny element w jego pracy naukowej, czyli refleksja nad historią historiografii. Dlatego mi to też bardzo zaciekawiła ta postać. No i Dobroszycki próbuje dawać pierwsze, jako pierwszy próbuje analizować rozwój badań nad Holokaustem w Polsce. I przecież to są teksty, do których i no, między innymi Natalia na Election też nawiązywała. To są teksty, których walor polega przede wszystkim na tym, że to są pierwsze próby syntezy. To jest zawsze niezwykle bardzo ważne, ale też trudne. Ale to, do czego ja zmierzałem, to znaczy to są teksty, które też potrafią być krytyczne i to nawet wobec osób, z którymi Dobroszycki współpracował, których cenił, których lubił, z którymi się przyjaźnił. I tu oczywiście wybrzmiewa 68 rok i kwestia chociażby sprawiedliwych wśród narodów świata, tego motywu oraz tej tezy, pod którą się wiele osób podpisywało w oficjalnym obiegu w PRL-u, to znaczy tej tezy o tym, że w początkowym okresie okupacji, w wielkim skrócie upraszczając, Żydzi mieli lepiej niż Polacy, prawda? No i Dobroszycki mówi, że dialog tak, ale,
aberracje odrzucamy. I tam to wydaje mi się, że to też jest pewnego rodzaju odwaga cywilna. To jest takie nonkonformistyczne zachowanie, no bo mówimy jednak o ludziach, z którymi on się przyjaźnił. Wreszcie rzecz już ostatnia zupełnie, czyli ta próba odpowiedzi na pytanie o rolę, o miejsce. No i to oczywiście znowu się powtórzę. Ja mam wrażenie, dlatego też mi jest ta postać taka bliska, że właśnie antyewaluacyjna, jakby inwestująca w relacje z innymi, poświęcająca czas na projekty niewłasne, to jest na pewno cecha no, wyróżniająca Dobroszyckiego na tle, no, chwilami przecież bardzo bezwzględnej takiej kariery, to znaczy konkurencji w polu naukowym. Druga rzecz to niewątpliwie fachowość. Takie wręcz no, niezwykle restrykcyjne podejście do krytyki źródeł, do źródła jako takiego, ta odpowiedzialność za słowo, to jakby wcielanie w życie tego hasła, tu się zapożyczę, to jest hasło, które się pojawiło przy okazji dyskusji o książce Gontarczyka i Cęckiewicza o Wałęsie swego czasu i to w ogóle ten kontekst ilustracyjny i Andrzej Friszke kiedyś powiedział, że jak go spytali, spytano go, jaką ma radę dla osób, które się tak te kwity esbeckie przeglądają, a Friszke powiedział, mniej pisać, więcej czytać. No i Dobroszycki tak właśnie robił. To nie znaczy, że on nie pisał w ogóle, on pisał, tylko że no, szło to powoli. I jako, że jest mi to bardzo bliskie, to stąd też moja ogromna sympatia i szacunek dla mojego bohatera, ale żarty na bok, to jest taki ciekawy problem, wydaje mi się w ogóle z perspektywy historii nauki czy socjologii wiedzy, czyli właśnie takie osoby, które z jednej strony no, prowadzą coś na kształt, tu się zapożyczę w socjologii, takiej pracy pośredniczącej między różnymi punktami widzenia, różnymi wręcz kulturowymi dogmatami, a z drugiej strony jakby nie mają poczucia, czy wręcz uważają, że to się wpisuje w etos pracy naukowej, to zainteresowanie czy pomaganie innym, młodszym od siebie. I to widać chociażby w takich, no Alina cała to wydała po polsku, było też wydanie amerykańskie. Chodzi oczywiście o te materiały znowu z IWO, te, które no, między innymi Kamil Kijek ostatnio tak fenomenalnie wykorzystał. Dobroszycki znał te materiały, on je podsuwał ludziom, innym badaczom, apelował o to, żeby się zajęli. To nie jest przypadek, że to właśnie Dobroszyckiemu redaktorzy tych dwóch tomów bazujących na tych autobiografiach przedwojennych młodych Żydów dziękują, no bo wiedzą, ile mu zawdzięczają. Bardzo, bardzo, bardzo przepraszam, bo bardzo się rozgadałem. Poszło w ogóle nie tak, jak miało pójść. Miałem być w większym rygorze, a wyszło jednak bardziej dygresyjnie niż chciałem. Tak jak wspomniałem, wydaje mi się, że Lucjan Dobroszycki zasługuje na naszą refleksję, nie tylko dlatego, że wcześniej się o nim nie pisano. Po prostu to jest bardzo ciekawa biografia. Wydaje mi się, że w ogóle można by się pokusić o takie badania na temat właśnie tego pokolenia, które próbowało uprawiać historię zagłady w Polsce, czy historię polskich Żydów, a dzisiaj no, traktuje się ich raczej na zasadzie przypisu tylko i wyłącznie jako jakieś ramoty. To właśnie tak nie jest. Oni ponieśli dzięki swoim ogromnym wyrzeczeniom, naprawdę jesteśmy w jakby sensie ich dłużnikami,
I w tym sensie no, ja jakoś na swój ułomny sposób ten dług próbuję spłacić. W przypadku badań nad łódzkim gettem no, jest przecież tylko tekst Adama Sitarka o Danucie Dąbrowskiej. Nie ma poza krótkim tekstem o Henryku Rubinie, nie ma nic więcej na temat tej postaci, a to też jest bardzo ciekawe, co go spotkało, co spotkało jego badania. Dobrze, dziękuję bardzo, bez puenty, a może z taką przeciągniętą puentą kończę i dziękuję za głos. Bardzo serdecznie dziękuję. Andrzej Czyżewski przybliżył postawę ideową i badawczą Lucjana Dobroszyckiego. Dziękuję, że z tymi wszystkimi światłocieniami i w tak zniuansowany sposób. Zapraszam Państwa do dyskusji. Na pewno pytania już się pojawiają na czacie, ale chcę podkreślić, że jest z nami Pani Joanna Dobroszycki. Bardzo serdecznie witamy. Jest Pan Marian Turski, który wielokrotnie był tutaj wspominany, więc bardzo, bardzo też witam. Jeśli by chcieli Państwo zabrać głos, bardzo serdecznie zapraszam. Jeśli nie teraz, to za chwilę możemy przejść do czatu teraz. Już, przepraszam. Za chwilkę się pojawią pytania. Andrzeju, jest pytanie o przepraszam, bo to mi zawsze chwilkę zajmuje, ale już jest pytanie o Herca. Już widzę, dobra. Czy halo? Czy tylko mnie zniknął prelegent? O, już dobrze. Przepraszam, my się martwiliśmy. Nie, to ja przepraszam. Ja chyba coś źle nacisnąłem. Jaka obowiązuje zasada? Czy ja mam odpowiadać? Tak, bardzo proszę, odpowiadaj. Ja myślę, że Państwo piszą kolejne pytania na czacie. Dobrze. Przypominam, że jest możliwość podniesienia ręki i zabrania głosu. Albo napisania na czacie, że mają Państwo ochotę zabrać głos. Dobrze, ja widzę na czacie dwa pytania, tak? Czy ja tak, tutaj widzę? Nie wiem, ja wyświetlam teraz pytanie Heleny Datner, czy zechciałby Pan podać przykłady myśli Herca? Przykładu myśli Herca na realia amerykańskie. Dobra. A drugie pytanie, czy mógłby Pan powiedzieć kilka słów o publikacjach Dobroszyckiego dotyczących powojennej historii Żydów polskich? Jasne, dobra. Dziękuję Pani Profesor Datner za pytanie. Wydaje mi się, że o ile dobrze sam rozumiem myśl Herca oraz wstęp Lucjana Dobroszyckiego do tego wydania, Herc próbuje pokazać czytelnikowi zachodniemu, czy urealnić ten problem, o którym on mówi, czyli ten, który go interesuje w pierwszej kolejności, tych relacji polsko-żydowskich, no, przez pryzmat sytuacji Afroamerykanów w Stanach Zjednoczonych i ruchu praw obywatelskich. To jest oczywiście, no to nie jest tak proste. Tam Herz posługuje się takim pojęciem kasty społecznej i ono jest dla niego tutaj kluczowe jako ten element porównawczy i na tej podstawie tutaj snuje pewne analogie. Skądinąd sam Dobroszycki wobec tej kategorii kasty, zresztą daje temu uczciwie wyraz w tym wstępie, jest zdystansowany, ale sama idea wydaje mi się dosyć intrygująca, to znaczy w jaki sposób sprawiamy, że nasze analizy stają się czytelne
dla odbiorcy, który nie zna tego kontekstu kulturowego specyficznego. Ja to tak rozumiem. Nie wiem, czy to jest odpowiedź, którą panią profesor zadowala. W tym momencie to jest to, co mi przychodzi tutaj jako pierwsze na myśl w kontekście tego pytania. Czy mógłby pan powiedzieć kilka słów o... To jest pytanie... Pani Moniki. Pani Moniki. Tak, no to pani Monika pyta o to, o czym nie powiedziałem. Oczywiście w 1994 roku ukazuje się w Stanach Zjednoczonych publikacja, która jest właściwie zaczynem dopiero publikacji. Zresztą Dobroszycki się do tego w pewnym sensie przyznaje. To jest rozwinięcie badań, na które on dostał dofinansowanie jeszcze w pierwszej połowie lat 70., a dotyczące sytuacji Żydów powracających do miejsc zamieszkania po Holokauście. I niestety ten, znaczy tak, Dobroszycki prowadził kwerendy dosyć obszerne, między innymi chociażby w zbiorach też Instytutu Józefa Piłsudskiego. I z tego ambitnego założenia zdążył zrealizować tylko część. Właściwie to jest część taka, byśmy powiedzieli, no bardzo deskryptywna, bardzo mało analityczna, zawierająca przede wszystkim pewne ustalenia statystyczne dotyczące ilości powracających osób, organizacji tego życia, czyli organizacji wojewódzkich komitetów żydowskich. Zresztą punktem głównym odniesienia dla Dobroszyckiego jest Łódź i te materiały, które w Łodzi przy WKŻecie zostały wytworzone. Wydaje mi się, że to jest o tyle intrygujące i ciekawe, że i też pokazuje właśnie to, co próbowałem już wcześniej zasygnalizować, że ten dialog nie oznacza dialogu za wszelką cenę. W tej pracy, którą przeczytałem, tam wyraźnie wybrzmiewa przy okazji opisu sytuacji w Łodzi powojennej, którą przecież Dobroszycki zna z autopsji. Tam wyraźnie wybrzmiewa wątek postaw antysemickich Polaków wobec Żydów. To też wydaje mi się ważne i też pokazuje, dlaczego, w jakiej sytuacji jest Dobroszycki życiowej, kiedy wraca do Łodzi, ostatecznie po tym sanatorium na Dolnym Śląsku. No i przecież no, zamieszka z powrotem na Bałutach, ale już nie w domu rodzinnym, tylko w Bursie. I to przecież to był wybór też powodowany no, poczuciem bezpieczeństwa. To ewidentnie pojawia się w tych wspomnieniach dotyczących Bursy. Tam nie mógł wejść każdy. To była taka enklawa, przystań, oaza dla tych... Oczywiście to byli też... Wspólnym mianownikiem był wiek, to byli wszystko zazwyczaj bardzo młodzi ludzie o podobnych przeżyciach i podobnych aspiracjach. To nie jest przypadek, że no nie wiem, chociażby kolegom z pokoju w Bursie Lucjana Dobroszyckiego był Jakub Goldberg. I zresztą Jakub Goldberg, też o tym nie wspominałem, on też był uczestnikiem tych konferencji polsko-żydowskich z drugiej połowy, z przełomu, znaczy z lat 80., może tak zbiorczo to nazwijmy. Powiem tak, te prace nadal są wykorzystywane dotyczące, bo najpierw się pokazał artykuł w latach 70. Soviet Jewish Affairs na podstawie tej kwerendy, którą Dobroszycki poprowadził, dotyczącej sytuacji Żydów powojennej
Polsce. No a później w 1994 ta książka, no, która, tak jak powiedziałem, jest zapowiedzią dopiero tak naprawdę. Dobroszycki już wtedy był w nie najlepszej kondycji zdrowotnej i nie dane mu było tej pracy tak naprawdę dokończyć. W związku z tym ona ma z dzisiejszej perspektywy przede wszystkim walor źródłowy, bo tam są dane, które można nadal no, wykorzystywać w dalszych analizach. Nie wiem, czy to jest satysfakcjonująca odpowiedź dla pani. Andrzeju, czy ja dobrze zrozumiałam, że Dobroszycki nie złożył żadnej relacji jako świadek w takim pierwotnym znaczeniu? Mówiłeś, że nie napisał no, autobiograficznego tekstu. Jak ty to interpretujesz? Czy on się tak dobrze rozumiem, że nie ma takiej relacji? To znaczy, no, ja mogę bazować tylko na tym, co sprawdziłem. Ja takiej relacji nie znalazłem. Chował za rolą historyka, znaczy był świadkiem przez opracowania, a nie w takim podstawowym sensie tego słowa. Jest to symptomatyczne, bo czy taki powtarzający motyw w tym jest, ponieważ kiedy wspominałem o tym, że Dobroszycki zorganizował, był jednym ze współorganizatorów tego spotkania dawnych działaczy Lewicy Związkowej, i przecież wydaje mi się, że to chyba będzie uprawnione, że to spotkanie zaowocowało ostatecznie tym numerem specjalnym biuletynu ŻIH poświęconym życiu politycznym, gdzie dominują relacje Barbary Beatus i tak. Lewicy Związkowej. Środowiska Lewicy Związkowej jest tam połowa tych relacji. Nie ma relacji Dobroszyckiego. Kiedy Dobroszycki analizuje biografię Dawida Sierakowiaka, to też nie wspomina o tym, że sam go znał, że działali w tej lewicy Pani Monika pisze Restoring Jewish Life in Post-War Poland. Ja mam wrażenie, że to jest ten artykuł, o którym ja mówiłem. Soviet Jewish Affairs. Ale możemy się zemailować po spotkaniu i wtedy to... Teraz chciałbym, przepraszam, bo spojrzałem, rozproszyłem się. Chciałem odpowiedzieć Marcie. Ja nie potrafię tego jednoznacznie jakby zanalizować. Wydaje mi się, że to jest ciekawa sytuacja, bo z jednej strony Dobroszycki właściwie całym swoim życiem naukowym wciela w życie zasadę, że przede wszystkim źródła, ale sam się w roli tworzącego te źródła nie widzi. Nie, to jest o tyle też znaczące, że nie zostawia zapisków żadnych. Ja tego bynajmniej nie oceniam, tylko po prostu... Nie, no, to oczywiście można zrozumieć tak traumą. To można na wiele różnych sposobów. Na wiele różnych właśnie. Ja mam też wrażenie, że to może być w pewnym sensie geneza tego jest taka, byśmy powiedzieli, warsztatowo-metodologiczna. Pan profesor Krawczyk, oczywiście Ewa, tak, ja te teksty znam. W spisie lektur egzaminacyjnych tak, był ja artykuł. Pokażę te komentarze, bo to zawsze lepiej widzieć na dużym ekranie. Właśnie pan Andrzej Krawczyk komentuje. Dziękuję panu profesorowi za tę uwagę. Tak, oczywiście, bo ja nie wspomniałem o tym, że Dobroszycki, podobnie jak zdecydowana większość pracowników zakładu kierowanego przez Płoskiego, publikowała no, w
periodyku, który staraniami Płoskiego powstał, który dzisiaj znamy pod nazwą Dzieje Najnowsze. To wtedy była inna, dłuższa nazwa. Ale tam właśnie Dobroszycki fragmenty tych swoich badań nad prasą powstającą, wydawaną w GG publikuje. Ale cały doktorat się nigdy nie ukazał, w związku z tym ta postulat, żeby go wydać, jest moim zdaniem zasadny i aktualny. Tak, dziękuję Ewie, tak, był tekst o lewicy, oczywiście też go znam, taki popularno-naukowy, ale tu znów, no właśnie, no Dobroszycki mówi o organizacji, nie pisze o sobie. Chwileczkę, jeszcze jest komentarz pani Elżbiety Cywiak. Czy to jest to, co widzę na głównym ekranie też, tak? Wydaje się, że lewicowa przeszłość Dobroszyckiego nie utrudniła jego emigracji do Stanów Zjednoczonych. Prawdopodobnie władze uznały... To w ogóle wydaje mi się, że w chwili, kiedy rodzina Dobroszyckich składała papiery wizowe, to już było nieaktualne, było oczywiste to, że Dobroszycki jest przez ten system, cała rodzina jest wypychana z PRL. No i formalnie oczywiście nie był już członkiem partii od ponad roku, myślę, że mentalnie dłużej. Przepraszam, ale jeszcze sprawdzę, czy może ktoś z Państwa chciałby zabrać głos. Bardzo proszę o sygnał. Będę mogła tutaj zaprosić na łącza. O tak, wyjaśniła się sprawa bibliograficzna. Nie widzę, nie widzę. Więc rzeczywiście miałeś rację. Oczywiście. No tak, tak, tak. Mam ten artykuł, jeżeli panią to interesuje, to mogę go przesłać. Poprosimy o sygnał. I Andrzeju, jeśli to jest możliwe, to może rzeczywiście napisz na czacie maila, jeśli chciałbyś jeszcze jakieś uzupełnienia może, bo czy pytania, to może... To znaczy ja nie ukrywam, że ten projekt, który... No właściwie to jest na razie tekst, być może to się przerodzi w większy projekt. On cierpi z uwagi na to, że bazuje przede wszystkim na dokumentach. Jeżeli ktokolwiek z Państwa chciałby o Dobroszyckim ze mną porozmawiać, znał go w jakichś kontekstach, oczywiście, że na pytanie od profesor Aleksin jest zawsze czas. Jak najbardziej. I już tutaj właśnie włączamy kamerę i mikrofon i zapraszamy. Później jest jeszcze pytanie na czacie od Heleny Dattner. Natalio, czekamy na ciebie. O, jest. Ja chyba pozostanę tym zielonym prostokątem, przepraszam, szkoda mi czasu na walczenie z kamerą. Bardzo dziękuję za tą ucztę intelektualną. Ja mam dużo małych pytań, ale to myślę, Andrzeju, że się na jakąś kawę umówimy. Natomiast fascynuje mnie i chciałam dodać
Do tego wcześniejszego pytania o tym, że on nie zostawił własnych wspomnień, mnie to się najbardziej, świadectwa, Marto, twoje pytanie, mnie się tu najbardziej kojarzy, to nakłada z Friedmanem, który zbudował całą instytucję Komisji Historycznej i niczego nie napisał. Ten anonimowy tekst przypisywany Eisenbachowi to jest wszystko, co mamy, 1,5 strony. Ale moje malutkie pytanie, bo jestem zafascynowana amerykańską częścią kariery profesora Dobroszyckiego, bo sam opowiadałeś o tym, że to jest rodzina niekoszerna, cokolwiek by to, że dom jest niekoszerny jeszcze przed wojną, cokolwiek by to miało oznaczać. Profesor Dobroszycki niewątpliwie nie jest ortodoksyjnym Żydem i fascynująca jest ta katedra na Yeshiva University, która jest jednak uczelnią specyficzną, to nie jest, no, w każdym razie w części humanistycznej świecka instytucja jako taka jest pomyślana jako nowoczesna yeshiva łącząca tradycje uczelni żydowskiej i uniwersytetu. Więc jestem ciekawa, jaki był, no, jak to było przyjmowane, jak ta jego katedra pod jego kierownictwem funkcjonowała. I zarazem jest drugi taki interesujące napięcie między jego rolą w IWO i jego, tak jak podkreślałeś, świetnym funkcjonowaniem w ramach tej instytucji, a jednocześnie jego jednak polskojęzycznością w kontekście tego, co produkował naukowo, nad czym pracował naukowo w Polsce i jego związkami z Instytutem Historii PAN. Znaczy, to nie jest, nie wydaje mi się, że był ideowym ideszystą. Więc to jest ciekawe, bo to są takie dwa nieoczywiste miejsca. Czy masz, masz jakieś na ten temat refleksje? Bardzo dziękuję za te pytania. To są takie klasyczne pytania z gatunku. To jest takie drobne pytanie, które tak naprawdę stawia prowadzącego pod ścianą. Bardzo dziękuję. Oczywiście mógłbym odbić, że to przy kawie, ale nie tak. Dobra, to teraz tak. Oczywiście to określenie to jest wprost zapożyczone z relacji akurat, ale chodziło mi oczywiście o to, że przynajmniej już w pokoleniu rodziców Dobroszyccy nie byli religijnymi Żydami. Byli domyślam się, że to znaczy nie wiem, to jest też mój ból. Nie wiem, jaki to był dom, jeśli chodzi o ideowe sprawy. Czy to w ogóle był dom o jakimś profilu ideowym? To jest też interesujące. Ale oczywiście jest to, dziękuję, że zwróciłaś mi na to uwagę, jest to napięcie, jak niereligijny Lucjan Dobroszycki jest, jak funkcjonuje na Yeshiva University. Ja powiem tak, nie potrafię, bo też przyznaję, że tutaj akurat jeszcze dokumentów nie widziałem. Nie potrafię dać jednoznacznej interpretacji tego, jak jego katedra tam funkcjonowała. Natomiast wiem chociażby z trzech różnych źródeł, że Dobroszycki miał niesamowity dar zjednywania ludzi sobie. Z różnych w ogóle, byśmy powiedzieli nieładnie po polsku, z różnych parafii. I on, to szczególnie w tym wspomnieniu Jedlickiego to jest mocno tak zaakcentowane. Ja się domyślam, że tu może się kryć tajemnica właśnie tego. Że on po prostu nie... To nie był, jakby powiedziałbym, z natury kontestator, prawda? On taki akt kontestacji, to zresztą pani profesor tutaj o to dopytuje, to jest 68 rok. Ja uważam, że on po prostu
no, w pewnym sensie dobrze się tam odnalazł, na tym Yeshiva University, a po drugie, no to był sam fakt, że zaproponowano mu tę katedrę, to oznaczało, że jest przez tę instytucję z całym dobrodziejstwem swojej biografii brany, prawda? Że jakby no, druga strona też nie ma z tym problemu, że to nie jest religijna osoba, że to jest osoba, która przez dużą część swojego życia była z przekonania związana z ideą komunistyczną, prawda? Więc wydaje mi się, że to było takie obopólne porozumienie. To jest tak, przypomina mi się taka anegdota rodzinna, taki autobiograficzny motyw sobie pozwolę. Część mojej rodziny jest bardzo konserwatywna i bardzo religijna. Ta część, w której ja jestem, powiedzmy sobie, nie. I po prostu jak się jedzie do cioci na Mazury, to się o pewnych rzeczach nie rozmawia. I wydaje mi się, że to jest chyba tajemnica tego sukcesu, tego funkcjonowania jego. Pełna zgoda, ale dziękuję, że mi na to zwróciłaś uwagę. Teraz tak, czy dlaczego Iwo? Też mam tutaj tylko i wyłącznie pewne hipotezy. Pierwsza jest personalna i dotyczy Tranka. On wtedy pracuje tam. I, no i domyślam się, że chce mieć partnera do pracy i osobę, z którą, której ewentualnie w pewnym momencie pałeczkę może przekazać. I Dobroszycki pasuje tutaj idealnie. No, zna getto, pisał o getcie, zna języki, zna jidysz, zna rosyjski, zna niemiecki. Bardzo byłem, bo to jest też bardzo ciekawe, Jerzy Jedlicki w tym wspomnieniu o tym pisze, że oni wszyscy ci przyjaciele Dobroszyckiego z IHAPAN, no, byli przerażeni tą perspektywą jego wyjazdu. Że on nie zna angielskiego, że on jest taki brat łata, że on jakby, że nie do końca potrafi zadbać o siebie, że taki jest skoncentrowany na innych i że go tam zjedzą po prostu. Dobroszycki, to znaczy Jedlicki tego wprost nie pisze, bardzo to elegancko ubiera w słowa, ale ci jego najbliżsi przyjaciele, którzy mu bardzo dobrze życzą, obawiają się, że Dobroszycki może podzielić los przecież, który stał się udziałem wielu emigrantów marcowych, którzy tutaj no, realizowali się zawodowo, a po wyjeździe no, w zupełnie innych realiach się nie odnaleźli nigdy. I Dobroszycki temu zaprzeczył. Ja słuchałem, bo można znaleźć w internecie wszystko można znaleźć. Można znaleźć jego wykład z 76 roku, chyba z Montrealu, przy okazji otwarcia wystawy Image Before My Eyes. I to jest po 5 latach no bardzo dobry angielski. To jest, to oczywiście jest akcent, ale to jest w pełni komunikatywne, skomplikowane konstrukcje, mówione, nieczytane, więc wydaje mi się, że tu się połączyły dwie sprawy, to znaczy z jednej strony no takie poczucie obowiązku, tak bym to określił, taka systematyczność, taka, ale z drugiej strony też ambicja, no bo to nie jest człowiek pozbawiony ambicji, tylko że te ambicje są inaczej ukierunkowane, co innego jest ambicją. I Dobroszycki rozumie, że jeśli to jest jego nowy dom, a z tych relacji, które przeglądałem, wynika, że Dobroszycki dobrze się odnalazł w Nowym Jorku, miał takie poczucie, że to jest miejsce jakoś oswojone, w którym może się rozwijać dalej. No to było oczywiste, że trzeba przełamać barierę językową, że trzeba wejść w IWO po to, żeby budować swoją przyszłość tutaj. Ja to tak interpretuję, ale to jest
taka zupełnie szkolna i bazująca na bardziej zdrowym rozsądku, na jakichś odkryciach w źródłach informacji. Czy to jest wystarczające na ten moment? Dobra, okej, okay. Bo teraz jeszcze jest pytanie. Tak, to jest pytanie Helena Dattner zadała. No więc, czy w Łodzi miał Dobroszycki kontakt ze środowiskiem żydowskim? Licznym, mocnym, komunizującym. Proszę o komentarz w kwestii złożenia legitymacji. Okej, okay. No więc tak. Teraz ja nie wiem, czy ja to dobrze interpretuję, pani profesor, bo czy chodzi o to środowisko, bo jeżeli tak, to o czym, to znaczy ja wspominałem o tym AZWM życie, o życiowcach. Czy moje pytanie brzmi, o które środowisko pani profesor pyta, bo to nie jest dla mnie tutaj jasne do końca. Czy ja mogę w międzyczasie odpowiedzieć na drugie? To znaczy, okej. Tu znów musimy bazować bardziej na domysłach niż na twardych dowodach. Wydaje mi się, że to znów nie będę odkrywczy specjalnie. Dobroszycki w marcu nie jest zaatakowany. Nie spotyka go ze strony tutaj instytucji, w której pracuje, jakikolwiek afront. Sytuacja jest specyficzna, bo jego przełożonym jest Madajczyk. I to jest w ogóle też temat na osobną dyskusję. No, człowiek zdecydowanie partyjnie lepiej umocowany od Dobroszyckiego, bo Dobroszycki jest szeregowym członkiem organizacji partyjnej przy IHAPAN-ie. Ja domyślam się, że znów jest marzec, jest nagonka, nie jestem zaatakowany, to nie rezygnuję, nie robię demonstracji, bo zobaczymy, jak to się dalej rozwinie, po prostu. Tak ja bym to interpretował. Domyślam się, że tutaj nie podejmował decyzji sam. To znaczy myślę, że musiał o tym rozmawiać, czy to z Łukaszem Hirszowiczem, który był dla niego dużym autorytetem, czy z Krystyną Kersten, przynajmniej z tą dwójką. Wydaje mi się, że to jest niezwykle tak biograficznie trudna decyzja, bo to jest jednoznaczne w pewnym sensie przyznanie się do tego, że ta fascynacja, że może tak, że źle się zainwestowało swoje uczucia, że się zostało oszukanym, że się jest rozczarowanym, że ma się poczucie wykorzystania. To chyba zawsze ciężko przyznać przed samym sobą. Wydaje mi się, że być może Dobroszycki, podobnie jak wielu innych osób, właśnie bał się takiej otwartej demonstracji, że dopiero wtedy mogłyby się zacząć jego problemy. Natomiast sierpień, jakby wydaje mi się, że to już jest w tym sensie jakby, ja wiem, że to źle brzmi, ale jakby czysta sytuacja, że nie protestuje jakby w swoim imieniu, tylko protestuje w imieniu innych, czyli tych, którzy utożsamiają się z takim socjalizmem, jaki jest mi bliski, i zostają za to, spotykają ich za to prześladowania,
interweniuje wojsko, dlatego w ich imieniu protestuje przeciwko temu, czym stał się komunizm, socjalizm. Tak ja to interpretuję, ale to znów, tak jak wspomniałem. Coś się pokazało. Helena Dattner podziękowała także. Proszę Państwa, nie pojawiają się już pytania na czacie. Nie widzę, żeby ktoś z Państwa podnosił rękę. Rozumiem, że minęły 2 godziny, mijają 2 godziny, czyli granica wytrzymałości człowieka na elektronikę. To jest zapewne przyczyną, że dyskusja zamiera. Podziękowania za ciekawy wykład od pani Ewy Marek. Andrzeju, to znaczy, zdaje się, że nasze spotkanie zmierza do końca. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za wszystkie pytania. Życzymy powodzenia w dalszym zgłębianiu biografii Dobroszewskiego i nie tylko. Zapraszamy. O, widzisz tutaj podziękowania od. A ja bardzo dziękuję pani profesor Dattner i ja się odezwę, bo nie ukrywam, że chciałem z panią profesor porozmawiać o tym i o Dąbrowskiej, i o Dobroszyckim, i w ogóle o tych badaniach nad gettem łódzkim. Więc ja się odezwę. Szanowni Państwo, to jeszcze raz dziękuję serdecznie prelegentowi. Naszym gościem był dr Andrzej Czyżewski. Zapraszamy niedługo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu. Kłaniam się nisko. Dziękujemy. Państwa zapraszam za tydzień w imieniu doktora Pawła Fijałkowskiego z naszego Instytutu, który zapozna nas z tematem przemiany własnościowe na Tłomackiem od 1784 roku do 1905. Zapraszam serdecznie, to za tydzień, a dzisiaj już się żegnamy. Do zobaczenia. Dziękuję, dużo zdrowia. Tak, żebyśmy się za tydzień w dobrym zdrowiu mogli spotkać. Tak jest. Tego sobie życzmy, wszystkiego dobrego. Do widzenia. Dziękuję.